Oh my gosh, look at the sun. This is the God. He's here. Okay? Yeah, I love him so much. This is Jesus, Maria Magdalena, Abraham. Cześć wszystkim. Nazywam się Paulina. Jestem z Polski. I chciałabym opowiedzieć wam troszeczkę o mojej drodze z Bogiem. Od czego to się zaczęło? I gdzie jestem teraz? I jak to wszystko u mnie wygląda? I witam was w moim studio małym, pierwszym, gdzie rozpoczynam swoją drogę. No więc chciałam odpowiedzieć wam na parę pytań. Więc zaczynamy. The first question. Explain a little bit about your testimony and how you got where you are today. Wszystko zaczęło się jakoś 4 lata temu. Byłam wtedy w bardzo trudnym momencie w moim życiu, gdzie moi rodzice byli po rozwodzie już jakiś czas. My co roku praktycznie się przeprowadzaliśmy. Ja przeszłam w tym czasie chorobę, tak zwaną anoreksję oraz ciężką depresję. Byłam bardzo samotna i myślę, że właśnie mimo tego, że zawsze mi się udawało niby teoretycznie wyjść z czegoś, typu właśnie wyzdrowieć czy z tej anoreksji, czy wyjść z tej głębokiej depresji, to zawsze jakiś smutek tam gdzieś był w życiu, zawsze jakiś taki ciężar odczuwałam tego wszystkiego, co się dzieje, więc cały czas było źle. W liceum zaczęłam też troszeczkę imprezować, nawet trochę dużo. Pojawiał się właśnie alkohol, jakieś używki, narkotyki. No, było ciężko. I już po jakimś czasie miałam tego naprawdę dosyć. Wiedziałam, że już jest naprawdę źle i że nie mam dużo czasu, żeby wyjść z tego. Że jak zaraz tego nie zrobię, to będzie jeszcze gorzej. I wpadnę w jakieś totalne bagno, z którego już w ogóle nie wyjdę. Z siostrą słuchałyśmy razem rapu. I raz jak wracałam z pracy, przypomniała mi się płyta, o której mi mówiła, ze względu na to, to była płyta w ogóle jakiegoś innego rapera, którego nie słuchałam, ale gdzieś tam gościnnie brał udział Paluch, którego właśnie my uwielbiałyśmy w tamtym czasie. I tak nie wiem, czemu mi się o tym, czemu przypomniałam sobie o tym i włączyłam sobie, odpaliłam tą płytę. I po prostu całą drogę do domu uszłam pieszo i płakałam dosłownie. Był to raper Tau. I po prostu złamał mi serce i w takim dobrym sensie. Każda piosenka na płycie mówiła prawdę o tym, jak wyglądało moje życie. Zaczęłam uświadamiać sobie, jak jest źle, ile jest grzechu, ile jest cierpienia. Myślę, że Duch Święty mocno przemawiał przez tego rapera, przez Tau i przez każdy utwór. No więc to było takie pierwsze doświadczenie, myślę, Boga. Więc zaczęłam, jak już troszeczkę posłuchałam, zaczęłam myśleć o tym, że faktycznie mówi prawdę, może coś trzeba zmienić, że jak już wiem, co jest z tym cierpieniem, to i jeszcze słyszałam tam na przykład, że Bóg jakby nas kocha i szuka nas. I jak ja usłyszałam to po prostu wiedziałam, że ja muszę Go poszukać też. Że muszę Go odnaleźć tak w pełni, poznać tego Boga, którego niby kiedyś znam jako dziecko, ale z takiej wiary, że chodzę do kościoła co niedzielę. No i mniej więcej w tym czasie moja młodsza siostra
zapyta się mnie, czy pójdę z nią na alfę, na kurs alfa. No i się zgodziłam. Taka byłam zmieszana troszeczkę, bo nie moje klimaty, ale już było mi w sumie wszystko jedno, więc poszłam na to. To była najlepsza decyzja w moim życiu. Jakby na początku byłam bardzo na nie ze wszystkim, co tam się działo, ale gdy powoli jakoś tak zaczęło do mnie dochodzić, kim jest Bóg, co dla nas robi, co dla mnie zrobił, jakie moje życie może być z Bogiem, to mnie tak przyciągnęło do tego i zaczęłam tam chodzić na spotkania wspólnoty, gdzie prowadzili uwielbienia i na początku było dziwnie, ale później po prostu zakochałam się w Bogu i no, poznałam świetnych ludzi, którzy są dla mnie jak rodzina, więc no, moje życie się zmieniło totalnie. I oni pomogli mi właśnie też w poznawaniu Boga, w to jaki jest, jak wygląda życie w ogóle z Bogiem i to mnie tak przyciągnęło do Niego, że sama zaczęłam Go chcieć poznawać, czytać Biblię. A On mi zaczął pokazywać, jakim jest Bogiem i że jest Bogiem dobrym, jest niesamowity i że mnie kocha, że jestem Jego dzieckiem, także no i jestem tu właśnie teraz, robiąc to, co On chce, co zaplanował dla mnie. What is one supernatural encounter you've had with God, whether related to art or not? Myślę, że dużo się działo jakichś tam takich super naturalnych rzeczy, ale najbardziej taki mocny to zdarzyło się kilka lat temu, kiedy miałam taki sen, w którym doświadczałam dosłownie to, jak Bóg mnie kocha. Dosłownie czułam Jego miłość do mnie i w ogóle jaki... I ja wtedy też czułam swoją miłość do Niego. To było tak potężne, że nie jestem w stanie opisać tego słowami. No, to było naprawdę piękne doświadczenie i chciałabym jeszcze raz tego doświadczyć, ale pamiętam tylko tyle, że następnego dnia, gdy się obudziłam, wstałam normalnie sobie, usiadłam, zjadłam śniadanie i tak podczas tego śniadania nagle mi się to przypomniało, ten cały sen, co, uczucia, emocje i tak dalej. To jeszcze gdzieś tam było w środku i po prostu mi się to przypomniało gdzieś tam pół godziny po wstaniu. I ja zaczęłam tak płakać, bo nie potrafiłam sobie w ogóle poradzić z potęgą tego uczucia i niesamowite przeżycie. Myślę, że najpotężniejsze ze wszystkiego, co się działo do tej pory. How does the Holy Spirit guide you in your art? Bez Ducha Świętego nie byłoby mnie tutaj. Nie byłoby żadnych dzieł. Zawsze, gdy maluję jakiś obraz i jest to obraz proroczy, zawsze zaczynam od modlitwy. Biorę Biblię, zamykam się u siebie w pokoju, no i zaczynam rozmawiać z tatą. I czasami trwa to długo, a czasami po prostu od razu tak i on po prostu zaczyna wręcz do mnie krzyczeć, że ja po prostu słyszę, ja widzę, co ja mam zrobić. On się objawia przez obraz, przez słowo. Zaczynam szukać w Biblii, bo słyszę, gdzie mam szukać. I on do mnie po prostu mówi przez Biblię, przez obraz, że gdy zamykam oczy i po prostu widzę to, co on mi tego rzuca jak zdjęcia. Gdzieś tam jak przychodzi natchnienie, zapisuję, biorę długopis, czy tam pisak, zapisuję rzeczy na tablicy, od razu jego słowo. Wiem wtedy, czym się kierować, jeżeli nie dostaję obrazu, wiem, czym się kierować, jakimi uczuciami, bo właśnie to jest najważniejsze w tych obrazach, że to nie jest to, co ja chcę namalować, tylko zawsze jest to, co on chce, bo on mówi do nas i on chce cały czas mówić do ludzi, więc skoro chce, no to oczywiście, że to działa, że to, co później namaluje, oddziałuje na innych. Więc tak to się dzieje. To wszystko jest jedna wielka modlitwa. Przez cały czas malowania w tle leci worship. Ja po prostu rozmawiam z Bogiem. Ja modlę się wtedy za tą osobę. Słyszę jakieś słowa na jej temat. Wiem, co ona może czuć w tym czasie. Dlaczego jest w ogóle ten obraz. Czasami też w ogóle nie wiem kompletnie, co ja maluję. Po prostu wiem, że mam to zrobić i wiem, że też, że nie muszę wszystkiego wiedzieć, że to ważne, że ta osoba będzie wiedziała.
więc no, Duch Święty prowadzi cały czas. Wystarczy się po prostu otworzyć i on mówi i działa. How is artwork a form of worship for you? Sztuka formą uwielbienia. No, dla mnie to jest ciągła modlitwa. W czasie, gdy maluję, to po prostu moimi dłońmi kieruje sam Bóg. Wtedy ja go uwielbiam po prostu za to, co on robi, że on jest tak potężnym Bogiem, że jest w stanie po prostu pokazywać mi rzeczy i jakby daje mi talent. Ja go w ogóle uwielbiam cały czas przez ten talent. Ja po prostu, to jest rozmowa, która uwielbia go. I to jest tak, jak oglądamy na przykład przepiękny zachód słońca i zachwycamy się tym, jak to wszystko w ogóle jest potężne, jakie kolory, jakie emocje w nas później są podczas oglądania tego, ten zachwyt. I my po prostu uwielbiamy ten zachwyt i ten zachód słońca. I tak samo jest, kiedy ja maluję. Uwielbiam go za to, co on robi, jak on tworzy wtedy. I bo ja wiem, jaką moc ma to dzieło dla niego, jakie to jest ważne dla niego. Że w ogóle, że dał mi też talent, gdzie ja potrafię coś takiego zrobić. I też jakby jaką ma moc to, co inni ludzie odczują przez ten obraz. I on jest po prostu uwielbiony w tym obrazie później, też przez ludzi, których gdzieś tam dotknie. Także to jest moje uwielbienie, jakby mój worship taki. Jest nawet potężniejszy niż ten zachód słońca wtedy. No. How do you want your artwork to impact the world? No ja myślę, że to już się dzieje, że to już działa i już wpływa na świat, na ludzi, bo podczas tego, gdy maluję obraz dla kogoś, jest to obraz proroczy, to działa tak niesamowicie. Ja dostaję później tak tyle wiadomości zwrotnych, że ktoś był tak poruszony, że ten obraz tak go dotyka, że Bóg mówi przez ten obraz, że oni doświadczają wtedy Boga tak silnie, gdzieś tam w duszy, można powiedzieć, tak, bo tego się nie da tak fizycznie doświadczyć, jak na przykład, gdy słyszymy uwielbienie i Bóg do nas mówi, tylko to po prostu gdzieś tam głęboko w innym miejscu się znajduje. Bo patrzymy na sztukę i gdzieś tam trudno jest to opisać też. Też moim marzeniem jest, żeby właśnie moje obrazy przyprowadzały ludzi do Boga. Żeby po prostu gdzieś przypadkowo ktoś zobaczy mój obraz i go tak poruszy, że on będzie chciał doświadczyć Boga i Jego miłości, że on będzie chciał Go poznać, że przez ten obraz po prostu będzie mówił sam Bóg i ja wierzę, że tak się dzieje już, że tak jest, bo na przykład gdy malowałam ostatni mój obraz, to został umieszczony na Facebooku, gdzie w ogóle były sam setki komentarzy, jak poruszał serca. I myślę, że to jest to właśnie, że to jest moje marzenie i chciałabym, żeby tak się działo, żeby przez obrazy mówił po prostu Bóg cały czas i poruszał ludzi i przyciągał ich do siebie. Okay, I like this question. What is the most important advice you would give to a new artist who is making art for the Lord? Moja rada to bądź sobą. Pokochaj siebie i zaakceptuj. Zaakceptuj swój talent, ponieważ on jest od Boga. Jest naprawdę przepięknym darem. Oddaj to Jemu z powrotem. No, myślę, że to głównie o to chodzi. Bo jeżeli Bóg dał ci talent artystyczny w tym wypadku, gdzie chce, żebyś malowała, to maluj. Jeżeli właśnie Bóg ma dla ciebie plan związany ze sztuką,
Myślę, że nie masz nic więcej do powiedzenia tutaj, do zaprzeczenia. Tak po prostu musi się stać, więc po prostu musisz mu to oddać. Musisz zrezygnować z siebie, że zaakceptować wszystko, co on chce ci dać i odpuścić. Ja na początku bardzo nie lubiłam swojego talentu. Nie chciałam malować, rysować, nienawidziłam tego. Ale przez całe życie Bóg mnie tak ciągnął bardzo blisko sztuki i gdzieś tam zawsze to gdzieś się koło mnie kręciło, czy związane ze szkołą, czy gdzieś tam ze wszystkim tak naprawdę. I ja dopiero teraz zaczęłam to zauważać, że taki jest jego plan i tak musi być. I kiedy odpuściłam tą swoją też nienawiść do malowania, to w ogóle zaczęłam to lubić. Zaczęłam jakby patrzeć zupełnie inaczej też na to. Dużo się modliłam, żeby działo się tak, jak on chce, a nie tak, jak ja chcę. I no, myślę, że najważniejszą rzeczą w tym wszystkim to jest mu zaufać. Bo my często jesteśmy bardzo nieufni i się boimy. A to przecież on stworzył świat, on jest Bogiem, on jest Królem, on ma moc. My sobie nie damy rady bez niego, więc jakby oddaj wszystko Bogu. I on, myślę, wtedy zacznie działać, bo jak dasz mu przestrzeń, to on tam wejdzie. Jeżeli się zblokujesz, no to nie będzie ci przeszkadzał, bo dał ci wolność, więc masz wolną wolę. Także bądź sobą i pozwól Bogu działać. To wszystko. Będą się działy cuda, naprawdę ogromne. What is the best way to find your artwork? Więc myślę, że najlepiej śledzić mnie na Instagramie. Tam będę zamieszczać na bieżąco też informacje, jeżeli pojawi się już jakieś konto na Facebooku, gdzie planuję to zrobić. Myślę też o jakimś takim portfolio internetowym, gdzie będę zamieszczać dodatkowo jakieś tam swoje prace. I bardzo bym chciała kiedyś też działać na YouTubie. Nie wiem, może nagrywać jakieś tutoriale, takie pomagające też przyszłym artystom. Na razie to na Instagramie, więc możecie tam pisać do mnie. Ja zawsze odpowiadam, także no. Myślę, że to byłoby na tyle. Bardzo wam dziękuję za wywiad.